Hej ludziska, ja jestem Basker, a to jest Don't Starve. Witam was już w kolejnym odcinku, chyba siódmym. Tak, chyba siódmym. Nasz koci shop tam coś tutaj daje. Świnia nam zjadła gliznę, niedobrze. Nie będziemy myśleć tego zbierać. Jedzonko by się jakieś przydało. Co będziemy dzisiaj robić takiego? Powiedzmy tak. Okej, wstawimy sobie tutaj jeszcze mięso. Aha, zapomniałem, miałem sobie zrobić kurtkę jeszcze jedną. No ale trudno, nie będzie. Przykro mi, no, bywa. O, mięso jedno. Świetnie. Odłożymy sobie do lodówki, okej. Tutaj tak. Bierzemy sobie kulki mięsne. I planuję sobie zrobić... mamy jedną, ale chyba druga się przyda. Na logzuta, okej. Okay. Zostaw te ptaki. To też chcę. Na logzuta nie mam drewna. Przydałoby mi się ściąć. No wiadomo, oj, tutaj dwa drzewka poszły. Dobra, drzygnij czymś. Ojej, lina. Dobra, to po prostu po drodze sobie coś zetniemy, tak myślę. Albo sobie znajdziemy. Gdzie dzisiaj idziemy tak właściwie? Idziemy sobie o to, w to miejsce powalczyć z gońcami. Może zrobić więcej lodówek. Pff, nie wiem po co. Ogólnie po marmur tam idę. Taki jest mój plan. Okej. Okay. Może sobie ustawię kamerę... Może się przyzwyczaić do kamery takiej, bo jest ciężko. Wiele osób sobie nie obraca kamerą i to jest potem ciężko z komunikacją. W niektórych sprawach, no ale to nic. Powiedzmy, że będę się uczył ustawiać kamerę w ten sposób, no tak jak teraz jest. Aha, mam dzień pierwszy niby. Nie, to jest świat pierwszy, sorry. Mój błąd. Okej, jak daleko jeszcze jesteśmy? Och, jest godzina 17, dopiero co wróciłem ze szkoły. Jest czwartek, czyli przeddzień tego, jak wy to oglądacie. Jestem zmęczony, spałem tylko 4 godziny. Bo usnąć nie mogłem, więc nie liczcie na jakiś poziom merytoryczny tego odcinka. Bo go nie będzie, w sumie jak w innych też. Co to inny, okej. No i obróciłem, no widzicie. To jest przyzwyczajenie. Pióro nam niepotrzebne. Coś po drodze tutaj mamy? Nie, nie mamy. Filmik myślę będzie trochę dłuższy, bo musimy po prostu zabić ich tam. Wszystkich. Przydałoby mi się zrobić... dobra, mamy kamień. No to świetnie. Siekiera w dłoń i tniemy drzewo. Pyk, chop, chop, chop. Okej. Okay. Tam jest ptak, już chciałem obrócić, nie? Nie będę obracał. Nie chcę szyszki. W sumie jakby end się pojawił, no to może być. Zbierzemy sobie na ognisko. I na drugiego logzuta. Bo ten się nam skończy, tak myślę. Kulki mięsne mamy. O, jagody jeszcze mamy. Pióro niepotrzebne. Żeby mi tu kogoś się Krampus nie zjawił. Okej. Okay. Idziemy dalej. Zabija tam dalej ptaki ten koci shop. Gdzie my jesteśmy? Tutaj na drogę trzeba iść. Bo jak wiadomo, szybciej się idzie. Jakieś nasiona do jedzenia. Może być. Okej. Okay. Kolejne. W sumie nie staram się robić żadnych farm, ani żadnych hodowli borówek, bo w tym DLC koci shop spełniał swoje zadanie perfekcyjnie. Zresztą tak będzie lato, wszystko mi uschnie. Więc to się mija z celem. Okej. Okay. Idziemy sobie tutaj. Za często mówię okej, zauważyłem. Ale no to trudno. Evil Flowersy? Nie chcę. Na pewno nie te... Ojejku. przepraszam, kłaczek. Nie, okej. Okay. Okej, okay, oj, okej, okay. Przez cały czas muszę zmienić. No dobra. Teraz rozkładamy ognisko. Nie no, teraz muszę obrócić, bo będę walczył w tą stronę. O, w tą stronę będę walczył. Oni śpią. To myślę, że ja też sobie pójdę spać. Idę sobie ściąć jedno drzewo zwyczajne, żeby mi tam jakiś drzewiec nie wyleciał. Z tamtych drzew dużo częściej wychodzi drzewiec. To 3 drzewa chyba. A stąd to jest... O, jest coś... Z moim gardłem jest coś nie tak. Ale to trudno. Trzeba jakoś żyć, prawda? Mięsne kulki można już zjeść teraz. Tak, tak ja myślałem. I rozpalimy sobie tutaj fire pita.
Dobra. No i log złota jeszcze mamy. Przydałoby się jeszcze football helmet, ale no, takich wygód to my nie mamy. Spear w łapę, to odkładamy. Szyszkę odkładamy. Spider Gland się może przydać. Tym sobie podpalimy. To odkładamy, bo niepotrzebne na razie to też. Pochodnia się może przydać jeszcze. To tutaj, to sobie upieczemy. Kociczew nam uciekł chyba już. Okej, to też sobie zjemy. Żeby po prostu przetrwać tą walkę. Nagrywam innym programem. Do nagrywania, wow, ciekawe do czego. I teraz już widzę czas, nie muszę mieć stopera, hehehe, się wycwaniłem. Od razu wam powiem, że pojawi się nowa seria, prawdopodobnie w ten weekend. W sumie dwie serie, trzy serie nawet, wow. Trzy nowe serie się pojawią na moim kanale, jak nie więcej. Znaczy na razie, w przyszłym tygodniu trzy serie myślę, że się pojawią. Albo jeszcze za dwa tygodnie. Na pewno jedna pojawi się w ten weekend, która będzie raczej krótka. Druga, która będzie trochę dłuższa i kolejna, która będzie bardzo długa. Przynajmniej tak planuję. A co z tego będzie, wszystko się okaże. Dobra, zjedliśmy. Już nie mamy jedzenia. Fajnie. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa, bo powtórzyć tego nie będę mógł. Znaczy będę, ale już nie będzie niby skoczków, gońców, ani wieży. Tych... Ojejku, jak one się nazywały? No. Dokładnie jak one się nazywały w sensie. Ojoj, zapomniałem. To jest goniec, ale jaki? Nieważne. To jest mało ważne, to jest martwy goniec. Powiedzmy sobie wprost. Już mogę nałożyć lock złota. Tego najpierw. Spear mam w dłoni. I zaraz będziemy walczyć. Full HP, no. I dzień, to czy noc właściwie, dobiega końca. No, szybko. Niech ta wskazówka dalej się tam dalej leci. Ogólnie dzień, jakby ktoś nie wiedział, trwa w Don Serwie 8 minut. No tak około. Tak? No 8 minut i... Tak, 8 minut. Równe 8 minut. Jak widać, co my tu mamy? Mamy... gońca jednego, mamy dużo Evil Flowersów, które bym chciał zebrać, ale potem będzie kiepsko z Sanity. Chcę go jakoś wywabić stąd. Okej. Okej. Trudno. O, oh, damn, on tu jest. Nie widziałem nawet. Myślałem, że go tu nie ma. Dobrze. On się może przysłużyć. No, chodź tutaj. Okej. Poniszczam takie rzeczy. Tak samo jak zabije nam... O, drzewo nam ściął. Przyjemnie. Jest tu jeszcze jeden, okej. Mamy bardzo dużo marmuru. Nawet dwie zbroje z tego powstaną. Okej, tu szarżuj. No, postaraj się, proszę. Okej. Ała, trafił, ale mnie też. Ale mi nic nie jest. Mam młot? Chyba mam. Okej, zabijmy go. O, jeszcze raz. Ała, dostałem. Dobra, bez opierdzielania się. Podtrzyma nam chyba zadawał. Będziemy mieli bardzo dużo gearsów, co w sumie nie wiem po co mi są one. Ale może być. Na 3 lodówki, 4 nawet. Atakuj. Ajajaj. Aha, dobra, dwa ataki. Mogę uniknąć. 6 damage'a mi zabiera. Właściwie zabiera. Zadaje. 6 HP może mi zabierać. Okej. Dobra, do końca już. Nie żyję. Pięknie.
to bym z chęcią zebrał i przerobił to wszystko na, jak to się nazywa, na koszmarne paliwo. Ale teraz stracę całkowicie sanity przy tym zbieraniu. Ile to jest kwiatków? No nie za dużo. Zbiorę, nie wiem, ile mamy. Każdy 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest W. Albo M. Nie, M to jest M. Maxwell. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Powiedzmy, że jest 24, tak na oko. No, razy 2, wiadomo. 24 razy 5. Ojojoj. 100. Wszystko mi zabierze. To nie chcę. Jakby mi zabrało, nie wiem, 100, no to bym się jeszcze zgodził. Jak to? To tutaj już nie można tego niszczyć? A, żebałem. Strasznie zwaliłem. Czy to się dało niszczyć? A nie, dobra, kill offem, no okej, okay, uj. A, dobra, przepraszam za to, pomyliłem się po prostu. Myślałem, to... Ja mam kill off? Chyba nie. Wydaje mi się, że... A nie, mam, złoty, okej, okay, wow. Zagubiony w tym odcinku jestem. Wydawało mi się, że to... tym... O, jak to się nazywa? Młotem trzeba rozbić. Ale jednak nie. Czy straciliśmy całego loku złota? Aha. Dlatego nas uderzył 9 aż. Tak? Tak, nie mamy. Noc idzie, dlatego mamy tutaj ognisko. Jest spoko. Zbieramy sobie marmur. No, dużo jego będzie. I to mi się podoba. No, zbijaj to. Słychać już macki. Gdzie one są? Nie widzę. Gdzieś na pewno na bagnach, bo raczej tu ich nie będzie. Zbieramy jak najszybciej. Muszę coś zrobić, żeby mi się zregenerowało sanity. Bo już trochę mam taki uszczerbek, że tak powiem, na zdrowiu psychicznym. Kwiatki pewnie pozbieram. I to tyle. To będzie chyba najlepsze. No, chyba tak. Kiedyś się odnowi, bo się pozbiera motyle i się zasadzi kwiatki. W ogóle to jest... Prawa zwierząt jakieś powinny tutaj się ubiegać, że motylami się sadzi kwiatki. Jak to, tak żywe stworzenia kwiatki do piachu? Do piachu i zakopać, potem kwiatki wyrastają? Nie, no to jest... To jest złe. Okej. Okay. Stakują się po 40, świetnie. Mamy już dwie zbroje. No, czyli będzie... Jest fajnie, powiem, no powiem wprost, jest fajnie. Ojej. Oczywiście klawiatura bezprzewodowa nie polecam. Okej, chyba już. Chciałem nacisnąć Escape i mi wywaliło wszystko do pulpitu. Chyba tego nie będzie widać, bo nagrywam innym programem do nagrywania. Ciut lepszym, gorszym, nie mi to oceniać. W sumie mi, bo ja to nagrywam. Ale nieważne. Chyba lepszym. Tak, lepszym, zdecydowanie. Pokazuję czas, mogę go zatrzymać w każdej chwili. Nie, lepszym, lepszym. Jest noc, to jest niefajne. Zjemy sobie nasionko. No, o, mogłem usmażyć. Nie pomyślałem. I musimy przeczekać sobie noc. Tak naprawdę bardzo... Mamy pochodnie niby, ale nie, noc trwa zbyt długo. Dobra, poczekamy sobie, nie wiem, o czym by tutaj porozmawiać z wami. O nowych seriach powiedziałem. Co tam jeszcze jest? Miałem jakiś taki fajny temat w głowie, ale... A, nie zapisałem sobie go ani nigdzie, ale po prostu zapomniałem, wyleciał mi z głowy. Aha, tutaj sobie jeszcze pójdziemy to zniszczyć, chociaż czy my chcemy na pewno? Nie no, chcemy, bo już tutaj raczej wracać nie będziemy. Mandragory bym wszystkie pozabijał, które tutaj są i sobie wziął. Mogą się przydać, naprawdę. Jak już przyjdzie muchosmog i w ogóle lato, to będzie... Ach, ciężko, ciężko. Więc sobie chyba je zbiorę teraz. Pamiętajmy, że jak jemy, nie wiem czy dokładnie surową mandragorę, ale chyba tak, to wszyscy... wokół zasypiają, oprócz nas. Jeżeli jemy upieczoną, to my zasypiamy i wszystko dookoła i mija jeden dzień. I co najdziwniejsze, ten dzień mija. Po prostu wskazówki na zegarku, że tak powiem, nam się przesuwają, lecz na przykład na ogień nie działa już czas. Taki zostawimy, zjemy mandragorę upieczoną, taki będzie. Tak samo na nasz głód, psychikę i
Nie no, no, za zdrowie to akurat głupi przykład. No ale na głód i psychikę, nic za mnie spadnie. Więc nawet są spoko, żeby przetrwać taką zimę, znaczy przetrwać zimę. Ją tak jakby... Znaczy zimę albo lato, bo wiadomo, to jest już DLC, a myślę przez cały czas o podstawce. Żeby ją tak jakby przeczekać, o. O to właśnie miałem, to miałem na myśli. No, jakby to było połączone, ale to chyba nie jest połączone. Mamy dwa touchstone'y. Fajnie, blisko siebie. Muszę jakąś bazę wypadową zrobić. Tutaj, w tym miejscu. Bo jak zginiemy tutaj, na przykład w zimę, to co? Nie dojdziemy, nie zdążymy tam dojść, zginiemy prędzej. Więc muszę tutaj mieć bazę wypadową, ognisko, drewno, jedzenie jakieś, które się nie psuje. No i tyle. Jakąś kurtkę może. W tym DLC jest wszystko utrudnione, co mi się... No nie wiem, czy mi się podoba. No niby fajnie, że utrudnione jest. Ciekawsza rozgrywka i tak dalej. No ale bez przesady. Zjemy sobie kwiatka, żeby odnowić życie. Używamy, używamy. Nie chcę mi się popiołu szukać. Jeszcze jedno. Okej. Okay. I'm so hungry. Czekaj chwilę. Zaraz coś zjesz. Tylko niech ten dzień się zrobi. W sumie... Idź stąd. Jejku, ja tak myślę, co to jest. Jeżeli nie wiecie, co to było, to to chciało nam zabrać ognisko. To jest bardzo... W sumie to też zbiorę. Posadzę sobie gdzieś koło domu. To ja, mnie wystraszył. Chodź tutaj. Mój mały. Ajajaj. Pod F-ką nie miałem tego ataku na niego ustawionego. Wiem, że tu podejdziesz. Chyba, że tam znalazł jedzenie. Tak, nie fajnie. Okej, nie żyje. Opłacało się. O, jeszcze drugie. No, to się bardzo opłacało. To zjedzmy. Wezmę jeszcze sobie marcheweczkę. To, jedno drewno na opał. I idźmy sobie... A w sumie jest jeszcze, ale dobra, to spalmy to. Tak, i upieczmy sobie... Dwa razy skrzydełko. O, mamy tutaj właśnie modyfikację, jak widzicie. Ej, powinien mieć więcej modyfikacji. A nieważne. Hunger, no... 12 tego. Głodu nam uzupełnia. To nam uzupełnia ile? 12 też, to się nie opłacało zupełnie tego mięsa jeść. I marchewka jeszcze. Uzupełnia nam 12. No to się zupełnie nie opłacało do tego mięsa jeść. Tu sobie kiedyś przyjdziemy i zbierzemy te... Eviflowersy. Okej, miałem nie obracać kamerą, a to przez cały czas robię. To jest... Nie no, to nie jest fajne. Cześć kocie. Koci szopie właściwie. O, tu. Cudowne. Zbieramy. Już nam się ta rączka nie będzie pojawiać. O, już prawie pełne. Jest fajnie. I zbijamy sobie to. Tak patrzyłem, czy coś mi nie wyleci z tego, ale nie. To tylko z figury Maxwella w więzieniu Łezy. Łeza. Okej, to sobie też zbijemy. W sumie nie, to może się kiedyś przydać. Nie, nie zbijamy sobie tego. No i muszę obrócić. Nie, no, obracanie jest fajne w Donsterwie. Co tu poradzić? No to co, wracamy sobie teraz do domku. O, nie, pająki. Obracamy o 180 stopni i idziemy na pająki. A po co tam idziemy? A po to, żeby zdobyć trochę silku, żeby zrobić sobie tą kurtkę, żeby trąba koelefanta nam nie zgniła. O, i po mandragory mieliśmy iść. No właśnie. One bardzo fajny dźwięk wydają. Taki irytujący trochę. No, zależy jak na to spojrzeć. Jak podążają za nami. Mi się to podoba. Ale co kto woli? Widzicie? Głodu 75, życia 60. One są świetnym pokarmem. Tylko szkoda, że jest ograniczona ilość ich na świat. Coś powinien być jeszcze jeden. Jeszcze dwa właściwie, jeszcze 3, 50 i ileś tam. O, jest jeden. Jest ograniczona ilość na świat. Z 4, 5. No gdzieś tak jakoś. Wiadomo, można jeszcze to spotkać w jaskini. W
hejwach, no też się pojawiają, ale też bardzo rzadko. To jest właściwie bardzo rzadki pokarm. Taki 2 na 10 w ogóle. To się jest dobry, ale... mech. Nie, krzyż na mnie. Ała. Wywalone na was. Bije się bez... no, ze zbroi. Nie szanuję was. Pająki. Pluję na was totalnie. O, ba, 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 ba. Co by tu wyrzucić? 8 roków chyba, myślę. Wyrzucę. Idziemy sobie jeszcze na te pająki, żeby mieć na 100%. Co, nikogo tu nie ma? Lol. Dobra, chyba już mamy na kurtkę. Tam było 8 potrzebne, a już 4 mieliśmy. Tak mi się zdaje. Jak nie, to będzie wtopa i... po zabawie. Co zrobić z tą szynką? Zrobię tak i będę... w sumie to wyrzucę. To nie jest dużo wcale. Jak tam, mogę zrobić pochodnie? Mogę, więc idziemy. Gdzie my jesteśmy? Jakby tu było jakieś przejście, byłoby świetnie. Ale że nie ma, idziemy dookoła. Nie ma żadnych mostów, ani nie da się budować mostów, więc... trudno. Nie wiem, czy będę montował Don't Starve w Full HD. Ba, powiem wam, że to jest... trochę czasu zajmuje. Komputer mam zbyt słaby, chyba będę montował tylko w HD, bo w Full HD w 60 fpsach, czyli to, co teraz widzicie, będzie się montowało... tak, gdzieś 30 minut takiego materiału, powiem tak. Będzie się montowało jakieś 6 godzin. Mhm, tak, 6 godzin. Więc za bardzo czasu bym nie miał, kiedy to montować. Komputer nie może pracować przez całą noc. Ej, no bo uspokójcie się. Więc raczej będę w 720p montował, dopiero jak będę miał nowy komputer, czyli może, nie wiem, za... co za dźwięk? Nie wiem, nieważne. Może za... od pół roku do roku. Heh. To zależy, jak szybko hajsu zbieram, czy pójdę gdzieś do pracy, w wakacje i tak dalej. Widzicie, youtuberzy też muszą pracować. Tak. Poszukałbym koci szopa. Nawet bym mu dał mu duże mięso. Nie no, patyki mu dam. Dobra, nie będę szukał koci szopa teraz. Zapalimy sobie pochodnie. Mamy na jeszcze jedną, ale myślę, że nie zdążymy przyjść. W sumie, gdzie ja idę? Po tym... ja mam zwykły plecak, zauważyłem. Miałem jeszcze piggybaga. No sobie tego zrobimy, no to w sumie dobrze. Okej. I mi nam się nawet, widzicie, nawet się z ręki włożyło. Tu mamy glomera. Tu mamy, właśnie tu mamy jagody, zapomniałem o tym. Czy jeżyny. Czy borówki. Nie wiem, jak zwał, tak zwał. To musimy sobie obudować. Potem to otworzyć. Czemu? Dlatego, że chciałbym wywołać z tego skalne homary. Skalne homary to jest najlepsza obrona przed wszelkimi gigantami i różnymi stworzeniami. Słyszę koci szopa. To dobrze. Okej, okay, zapalmy sobie węglem. Jak to na Śląsku. Heh. Brodę muszę zgolić, bo w końcu to nie idzie zima, tylko lato. Więc gdzieś tutaj gdzie jest do golenia brody? Survival? Nie, narzędzia. Tutaj. Okej, okay, bardzo fajnie, niech leży. To nie gnije. Otwieramy to. Hello, skarbie. Powiedzmy, że wrzucę to. Oj, oj. 20 mięsek, no nie fajnie. Wiem, po co tam to było, a ja to zużywałem. Tak to jest, no, nieważne. Ty masz, o, 6 nawet, to 2 potrzebowałem. Okej. Okay. Jedna kurtka, pyk. Dobrze, że 100%, a nie jakoś mniej. Na zimę to jesteśmy przygotowani, obładowani, także ho, ho. Nie, to nam zepsuje. Jeden ten. Damy jeszcze jedną dużą szynkę, bo tego nie wykorzystamy po prostu. I gotujemy. Będzie duża potrawka. Zjemy i się z wami pożegnam. Mógłbym gotować mandragory, ale nie chcę. Lato bym tak przeżył w sumie. O, zbiorę sobie to poza odcinkiem. Może, nie wiem, zobaczę. Tak.
Jest duża potrawa, zjemy sobie ją od razu. Wiem, że powinienem poczekać, ale nie chce mi się. Mam na tyle, że mogę sobie ją jeszcze raz zrobić. Więc trzymajcie się, mówił dla was Basker. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, na razie.